useless. Cicho, cicho już. Oj. A, niczego nie ustaliliśmy. Więc tak, lokacje. Jak oni są impostorami, a mogą być, to jest bardzo niedobrze. Nie podoba mi się to. Mój Stach, widziałem jak wszedł do kanału. Dobra, no to kto to powiedział? Czekaj, ale zaraz, jak to widziałeś, że byłem w kanale, o co chodzi? Do kanału, szedłem z lobby do przesunąć kartę i widziałem jak zginąłeś w kanale. Za mną... Jak zginąłem w kanale? Tak, jak skoczyłeś... I ktoś kręcisz. A gdzie jest ciało? Zapytaj Michała. Czekaj, jest w adminie. W adminie, tak? Przyszedłem i... Tak. I kto to mówił, że widział ciało? I gdzie widziałeś Mustacha? Do którego tam, kanału wszedł? Nie, ja widziałem ciało pod... pod stołem. Ja też ledwo zauważyłem, po prostu raport zobaczyłem i nie wiem właśnie. Chyba ktoś na pewno musiał być. No to byłbym w stanie uwierzyć, że to mój Stach. Dlatego od razu żyję. No, a co masz na swoim obronę? No ja byłem w Szilcach, no przynajmniej byłem tam w drodze. Zróbmy tak, ja bym wrzucił Stacha, a potem wrzucę Siwego, jak ktoś znowu zginie. O. Którędy poszedłeś do Szilców, niby? Którędy? Dobra, od dołem i potem w prawo. Urodzinowe wyrzucenie. Czy ktoś w ogóle widział Stacha? Czy on znowu zaginie nam? To będzie szybko rozgrywka. Ja uważam, że jestem oskarżony, niefajnie, trudno. Nie, o to chodzi, że niefajnie. Cookie, co tam? A dobra. Jeżeli to standardowe zasady, no to być wiadomo. Czuję się, że zbyłeś. Dobra, 100 lat. Więc ten. Dzięki. Więc tak, Siwy prawdopodobnie jest dobry, więc będziemy z nim chodzić. Słynna misja. Nie, tak już miał podejrzanie od początku, więc no. Zaraz. Okej, jest Siwy. Co mi się tutaj nie podoba? Wtedy muszę wrócić do... Ktoś ma włączoną klawiaturę, nie wycisza się nic. Yeah. Ojej, dwa trupy, nie? Gdzie jest ciało? Znalazłem je na kamerkach. O. No, tak, widziałem właśnie jak Cookie tam wszedł i drzwi się właśnie otworzyły i Cookie tam stał z ciałem. Tak, bo jak wszedłem to się tam zamknęły. A naczelny co robiłeś? Byłem tam po lewej stronie od kamer, tam jest to zadanie z tym, gdzie się te wciska, te kwadraty po kolei. One te jest. Nie, widziałem go, coś tam robił. Tak. Właśnie ktoś wbiegał. Simon Says. Tak, Simon Says, dokładnie. Ktoś wbiegał jeszcze do elektrycznego, tylko nie wiem kto to był. A kto był w medycznym? Ja chodziłem z Siwem. I tyle. Greata widziałem, bezczelnego widziałem. Cookie jest tajemnicą. Ja bym wywalił Cookiego. Tak. No, Cookie trochę mi podejrzanie wygląda, bo drzwi były zamknięte. No nie, ja absolutnie. Stał nad ciałem. Dobra. Znaczy, możemy zaczekać, bo jeżeli on został sam, a mój Stach był faktycznie tym, który zabił, to możemy poczekać jedną i w następnej zobaczyć, czy ktoś więcej zginie. Zaraz. Ale Stacha już nie ma, tak? No nie ma. On był impostorem prawdopodobnie, więc został jeden impostor i jest nas ile? 6 osób, które nie jest impostorami na jednego Cookiego, więc możemy przeczekać jeszcze rundę na spokojnie i na samej rundzie zobaczyć kto co robi. Dobra, robimy dwójki.
Ja z Gestapo, Kuki z doktorantem, bezczelny siwy Great razem. Co wy na to? Może być. Okej, jak zginie ten, to drugi odpada. Robimy zasadę dwójkową. Ja jeszcze raz skrzyję, z kim jestem? Sam. Nie. Kto jest z kim? Ja z Greatem. Lewa, prawo, nie? A Great dochodzi do bezczelnego i siwego. Jest jedna trójka i dwie dwójki. Znaczy, Kuki musi być w trójce, jeżeli on jest podejrzany w tym momencie. No dobra. Kuki, doktorant i Great razem, okej? Okay? Dobra. Siwy chodzi. Dobra, wyciszamy. Czemu upośledzona? To jest, kurde, w tym momencie? Że psuje to grę. Nie, tam ci zaraz kierownik... Proszę tam zdisować kierownika. Nie rozumiem tego. A. Wczoraj jakiś tam fachowcy od gier tłumaczyli, że o, teraz jest jakiś ten fixed lights. Zaraz. Okej, mało widać. Okej. Raz, dwa, trzy. Tam było ich chyba pięciu, nie? Dwie dwójki, jedna trójka. Doktorant, mam do ciebie pytanie. Co robiłeś, jak wysiadło światło? Szedłem za X-Gratem i Kuki. A to wytłumacz mi, jakim cudem pojawiłeś się od górnej strony od Venta w elektryku, kiedy Kuki i X-Grate przyszli od dołu. Kiedy my byliśmy w większości... Nie pojawiłem się od górnej strony. Byłeś na górze elektryka, kiedy... Zawsze byłem na dole. Byłeś na górze elektryka, kiedy X-Grate i Kuki byli na dole. Tak, byli na dole i ja też... Ja mogę powiedzieć, jak to było. On łaził cały czas z nami. Czasami tam zniknął. No, ale no bo tak, wiadomo, się, światło. Kuki nie jest za ten. No. Tak, Kuki też mi tam potem w ten moment zniknął, ale pobiegliśmy fiksować światła. Kuki już tam siedział i doktorant, on nie przyszedł wentami, on wszedł dołem. Tak jak przyszliśmy z Kulskim, no to wchodzimy i patrzę, doktorant wybiega z góry i dopiero potem ty i Kuki przybiegacie do nas do pokoju, a doktorant już tam był od strony wenta. On wchodził na bank dołem. Doktora. No, on ja go widziałem z góry przybiegł. Wiem, no bo on tam wlazł i potem się wrócił, bo on tak biega, no i tyle. Jakby 100% to nie on. Znaczy to nie on w sensie, no nie w tej rundzie. No. W tej rundzie no nikt nie zginął poza tym. No nikt nie zginął, on wentami nie wlazł. On wlazł. Nie będę miał questy, tak. Ile tam zostało jeszcze? No, ja skipuję. Ja zrobiłem wszystkie. Nie podoba mi się to wyjaśnienie, że on tak biega. Siwy jak coś. A mi się nie podoba prowadzić kolego. Jasne. No. Pomścimy cię, Kuki, jak coś, pamiętaj. Byłem wyciszony cały czas, kurde. Oj. Nie wiem, jak działa MC. Teraz. Siwy. Okej. Okay. Nie wiem, jak się zamyka drzwi w tej grze nawet. Tu zadanie. Więc niech sobie je zrobi.
to nigdy tego nie zrobię. Oho. Cool. Ty. Ciało znalazłem w tym. Jezu, tam na dole, gdzie to jest? No ja byłem w komunikacji. No. Był ze mną. Ktoś tam szedł trzeci, kurde. Ja zauważyłem tylko tyle, że Wąziu stał obok ciała i tak. Był też blisko Kuki, który tam pobiegł. Kuki, jak grzebałem z tym głupim zadaniem niestety cały czas, nie mogłem ogarnąć tych fal. Nie ma fal. Tam biegł po prostu go i odstrzelił gościa. Ja przecież był ze mną doktorant i grał. No tak, Kuki, jak nie on, to Wąziu. I no nie ma przebacz. Ja uważam, że to Wąziu. Gdzie jest? Bezczelny to jesteś Wąziu, ty, tak? Tak. Nie no, ja jestem Kulski, ale spoko. O, sorry. Dobra, powiem ci wygranko. Uwaga, czekamy na ten. Powinno być. No i gracy. Nie miałem szans. Jak zaczęliście za mną chodzić, nie miałem szans. Bądź, że to ty teraz zrobiłeś. Co się stało? Twierdziłem, że jesteś naczelnym. Wygraliście. Pierwszego byście... Bo na ciebie i byłoby 3-3 i byłby remis. I by nikogo nie, nikogo nie wyrzucił. A tak zagłosowałem na ciebie. Musiałem kombinować, niestety. Ja też kombinowałem coś, ale nic nie wychodziło. No. Dobra, replayek. Nie wiem, wszyscy są jeszcze z nami. Tak. Wszyscy. Tam, że dwójki są? Nie wiem, ktoś pisał na czacie, że dwójki da się łatwo eksploitować i tak dalej. Ja zaczynam w takim razie. Okej, jest ostro. A, szybcy są. Okej. Znalazłem w elektriku. Znaczy, to ja zgłosiłem. Tak? Okay, to przed... Ty, dobra, nacisnąłeś. Tak, albo biegliśmy razem, Grajt, nie? No, spotkaliśmy się w storage'u i biegliśmy do... elektryka. Do elektryka, dokładnie. I przed elektrykiem leżało ciało doktoranta. Tak. No. Niebieskie. Widziałem w ogóle mojego Stacha, który, nie wiem, pomylił tak, kierunki i biegł. Pobiegłeś, zamiast do elektryka, to ze storage'u biegłeś do shieldsów do góry potem, nie? Tak, zupełnie jakbyś się nie przejął, nie? Światło nie chciałeś w ogóle naprawiać. Ale to co, no, całe 10 osób ma iść do świateł, no, bez przesady. Nic, tylko to jest ciekawe. Nie no, ja czasami zlewam te taski, jak jest tyle osób, bo ktoś na pewno pójdzie po to światło. No to jest właśnie to, bo czasami jest tak, że nikt nie pójdzie. Z drugiej strony jest ciemno i nie chcę wyłazić po ciemku, żeby się ktoś odstrzelił. Dobra, mam trzech podejrzanych. Kuki, Great, mój Stach, ale raczej Kuki i Great. Tak strzelam. Co? Nie wiem, ja bym obstawiał Kukiego, albo mój Stach i Kuki mógł na przykład zrobić self-report. Ale my byliśmy z Greatem, biegliśmy razem, ze storage'em. No właśnie, jesteście razem impostorami. Jest taka opcja. Też tak może być, no ale... Zrobię w takim razie, zróbmy dwójki i zobaczymy, co wy na to. Porówno. Może nie. Kulski, Gestapo, Bezczelny, Chaos, tak trzymaj się. Dobra, ja mogę być z Greatem. Kto? Ja, Kuki może być z Greatem. Nie, w życiu, Stach z Greatem, Kuki z Siwym, tak jesteśmy, lewa, prawa. Nie chcę, bo mu nie ufa. Trudno. Jeżeli jesteście impostorami... Poziomo. Jasno niebieskie. Trudno, zginiesz, ale pomścimy cię, tak? Jest porówno. Kuki, Kulski, Gestapo, Bezczelny, Michał, Stach, Great. Macie parę lewa, od lewej do prawej, tyle. Tak, dokładnie. Gestapo, Kulski, tak? Siwy, Kuki. Tak. A ja? Okej, out. Kachu jest podejrzany, by the way. Mało ze mną. Eee...
Okej. Zgubiłem Kukiego. No właśnie, zgubiłem cię, pobiegłem, poczekajcie, zgubiłeś mnie, ale ja byłem z Greatem i z moim Stachem w elektryku, dlatego że zgubiłem ciebie, a zobaczyłem ich, bo na biegłem naprawiać światło, a tam już był, Nie tłumacz się Kuki, bo w pierwszej kolejności, ponieważ z Bezczelnym i z Makulskim staliśmy w adminie, czy w oficie, gdzieś się tę kartę na środku przekłada, i wyskoczyłeś nam z Wenta, cwaniaczku. Co ty gadasz? No co ty gadasz? Jakiego Wenta? No co ty? Widzieliśmy ciebie, no dobrze, kiedy byłem w tym Wencie? No przed chwilą, jak... Nie, bo byłem w elektryku z moim Stachem i z Greatem. I tam sobie biegaliśmy, nie ma mowy. Stachu, widziałeś... Szliśmy na dół. Póki wszedł, jak włączyliśmy światło, więc to mogło mu to chwilę zająć. Dołem glas. Okej, no ja też go tam widziałem razem z tobą. A, no to... Czyli był siwy i bezczelny w adminie, tak? Biegłem z kafeterii przez storage i w storage'u zgubiłem siwego, który pobiegłeś do góry. Dokładnie. I ja poszedłem do góry i stałem przy stole, czekałem... A ja pobiegłem... No tak, ale ty... Bo nie robiliśmy żadnych tasków i było światło zgaszone i miałem tego, ten znacznik, że w elektryku trzeba naprawić światło. No to pobiegłem tam, mówię, dobra, już zrobić to. Tutaj po prawej, gdzie się kartę przesuwa, też był znacznik, żeby naprawić. Nie miałeś? Nie. I ja skręciłem cię w prawo, a ty poszedłeś na dół. Nie. I zobaczyłem. Tak, poszedłem na dół do elektryka, żeby naprawić ten. A tam już był mój Stach z Greatem. I ja się do stołu, żeby zwołać zebranie. Okej, okay, no dobra, to się... a tak swoją drogą, czemu Gestapo już nie ma z Makulskim? Czemu właśnie Wąziu zginął? No bo mówię ci, że Kuki został z Wenta. A skoro mój Stach i Great byli razem, i ja z nimi, i siwy poszedłeś zaraportować Rapszonego, to Gestapo i Bezczelny są podejrzani moim zdaniem. No nie. Nie do końca. Bez siwy jest bardziej podejrzany, skoro on się od was oddzielił. Wy się rozdzielili się w pierwszej kolejności. O, kurde, tak, ale to było w storeżu i on... ciemno. Dobra, musimy teraz głosować. Teraz nie wiem. Ja no i... Powinni z miejsca wygodzić Gestapo i parę. Ale to musimy teraz dwójki zrobić ponownie, panowie. Sorry, kogoś trzeba. Co teraz robimy? Szybko. No, pilnujemy tego. Pilnujemy Kukiego i... Ilu nas jest? Jest nas... Gestapo i dobra, to robimy razem, no. Nałóż mi się zadań. Kuki, to już jest pro. Teraz tak, Electrical jest tutaj obok Medbaya. I co to robi? Tak, to zrobione? Wow, oj. Okej, okay, kto to był? No Great, masz coś do powiedzenia na ten temat, jak teraz zabiłeś tego typa i zrobiłeś self-reporta szybko? I teraz i wy? No jak przed chwilą zabiłeś siwego, byliśmy z tyłu i zrobiłeś self-reporta, tak. Dobra Kuki, aha, no ja i ty jesteśmy czyści, tak. Ja już głosuję na Gestapo. No to możesz głosować, ale ja głosuję na ciebie, bo zrobiłeś self-reporta w tym momencie. Jak self-reporta próbujesz... biegłem w ciemność, podświetlił mi się wskaźnik, że mogę zareportować ciało. Póki na kogo zagłosowałeś? Powiem tak, Gestapo poprzedniej turze był podejrzany, a ja łaziłem z moim Stachem i Kuki w elektryku. W poprzedniej turze był siwy podejrzany i ty teraz zabiłeś siwego. Nie, był siwy... Był siwy i siwego z nami nie ma. No dobra, ale powiem tak, jesteś ty. To nie jest mój Stach, to nie jest Kuki, to jesteś ty, 100%. Więc pilnuj się, ziomka. Gestapo. Kurde, mało tasków robimy. Jest ten biedny piesek tutaj.
To jest faktycznie jedna z lepszych historii w tej grze. Ze zwierzątka, które zostają. Aha, duchy nie mogą robić tych zadań krytycznych. Nie zrobi tego, nie? No właśnie. No elo? Prawo exites. No nie. Na, szybko zagłosowaliście wcześniej, bo... Czemu Great nie robiłeś tego zadana? Jezu! No bo jakby to bym jego się odstrzelił, bo wiedziałem, że to jest on. Ja nie wiem, czemu naczelny ty wtedy zabiłeś, moją przecież... dwójkę. Wiedzieli, że to... Wiesz, czemu ja nie zabiłem? Chciałem zabijać... Ja nie chciałem zabijać Makuły. Ale nie, wiesz czemu zabiłem wtedy? Bo my liczyłem na to, że zrobimy double killa, potem będzie, zrobimy sabotaż i kolejny double kill. Ale nie wiem, po co ten guzikiem wleciał od razu. No. Nie wiem. Ale gość... no właśnie, ja właśnie, ten, właśnie siwy akurat w tym momencie zgubił tego. To było takie unlucky. Wiem, Egwitet od razu mówi, że ja robię, zabijam typa, robię self-reporta. W momencie, gdy tam są światła zgaszone, nic nie widać. No stary, ale tego w ogóle nie musiałem coś zrobić. Ja wiem, że musiałeś, tylko tam wiesz. Zero, jakiego ten na mnie się rzucił. Ja to się pytać, czy masterują mapę. Światła zgaszone. Masterujemy to. Prawo dżungli, prawo dżungli. Zjedzone, zjedzone. Ale siły akurat w tym momencie zgubił... Woził chyba nie słychać. Nie, sorry, tam gadałem z kimś innym. Brakuje jednego, nie? Wszyscy idą, czyli? Wchodzę już. Oj. Tylko jak dajmy głosowanko, to ten... jakoś dłużej pogadać. Nie, no wiadomo. Jedziemy. Ja bym wizję zmienił na crewmate. Ej, chodzimy wszyscy razem teraz dla jej? No. Jestem za tym. Nie, na to jest. Nie, bo mogą być tak żeby tira, to nic nie daje. Kto wykrył? Siwy ma mikrofon. Ja, po prawej w korytarzu znalazłem. Szedłem tak od kafeterii, jak wyszliśmy, szedłem, robiłem kapelki, jakkolwiek to nie brzmi, ale robiłem kapelki. I szedłem na dół, bo zapaliły się żółte strzałeczki, że coś tam się zepsuło i spotkałem ciało w tym pomieszczeniu po prawej stronie na dole mapy. Okej, doktorant był w kafeterii, miałby połączenie wentami do akurat tego korytarza, więc mógłbyś na szybko... Ty też byłeś w kafeterii. Ja mam pytanie, ja? X-Grade z kim byłeś, bo już nie pamiętam. Ja, X-Grade, ja mówię, że to nie on na pewno w tym... Bo ja widziałem, że któryś z was robił skan. Ja nie wiem, ja robiłem skan ja poszedłem do reaktora. Ja poszedłem do Navigations i potem zobaczyłem tam siwego i potem... Zobaczyłem, że tam nic nie mam, więc zacząłem iść w lewo i potem szybko do kafeterii, potem siwy za mną szedł, a potem zwrócił się. Bo się ciebie przestraszyłem i postanowiłem uciec na dół i spotkałem cię o Kukiego. A jeszcze raz, co doktorant robił? No, był ja przy kafeterii przy mnie, ja potem poszedłem do admina, bo robiłem ten plik upload. Mój Stach, jeżeli mój pytamy doktoranta, niech doktorant mówi. Przepraszam bardzo, mój Stachu, ale ty nic nie robiłeś. Ty jesteś najbardziej podejrzany, byłem z tobą w kafeterii, nic tam, siedziałeś jak słup. A potem poszedłeś na dół, tam właśnie, gdzie było ciało. Jest to wydałeś się właśnie, bo na górze po prawej robi się download plików, a potem poszedłem jakby do upload. Jakby co, jesteś miód. Dobra. Nie czyli doktor wykupujemy kogoś dla jaj? Nie wiem, ja bym zaczekał na następnej rundy i wtedy zobaczył, czy mój Stach albo doktor któryś się podbija. Brak dowodów. Robimy dwójki? Keep vote.
Ja skipuję. Ja też skipuję. Ale uważajcie na siwego. Siwy, co? Siwy stachu. Powiem, że widziałem Michał na ramach. Ja mogę za wami biegać, nie ma problemu. Siwy, mój stach, doktorne, to są sadne. Dobra, nie będzie tu jeździć. Zapamiętam to siwy. Out. To znalazłeś ciało? Ja znalazłem ciało. Tam po prawej od kafeterii. To było głupie, żeby go zabijać, wiesz? Mieliśmy ustalenie jakieś. Nie wiem, dlaczego. Czekaj, doktorant, kiedy padł reaktor, ty poszedłeś sobie do kafeterii na prawą stronę? Tak, nie, jak tam, poszedł Kulski. Tak, dokładnie. Ja widziałem Kulskiego, który był w kafeterii, biegł za mną bardzo długi czas, ale nagle jak był reaktor, to w pewnym momencie po prostu zawrócił. A gdzie był Siwy? Pobiegł na prawo. A Siwy, jak dobrze kojarzę, on sobie sterszał przy skręcił do elektrykę, jak biegliśmy do elektryka. Tak, czy był po lejstwie przy reaktorze. Tak, ja tam byłem z Greatem. To jest Kulski nas. Tak, byłeś z Greatem przy ciele, tak. Nie, ja mówię, że to jest Kulski na 99%. Czekaj, znaczy my byliśmy tam razem, bo ja chodziłem z kimś właśnie w kafeterii. Nie, byliśmy razem w nawigacji, to był bardzo podejrzany... Tak, dobra. Bardzo podejrzany movement, myślałem, że byłem pewien, że mnie zabijesz, potem był reaktor, ja pobiegłem do reaktora i zawróciłeś mnie sobie na prawo. Jest też szansa, jest też szansa, że... To jest czerwony. Okej, ale jest szansa, że to jest Kulski i doktorant, i doktorant zaportował ciało Kulskiego. Jest szansa, ale jednym jest na pewno Kulski. No tak jest. Podejrzewam, no to co, za dużo podejrzewam. Wiedzieliście Kulskiego, to? Ale to są na razie dwa słowa, czyli ty i doktorant na Kulskiego, tak? Bo jest jedyny, którego widzieliście. Czekaj, a z kim był Kulski? Jeszcze raz. Doktorant jest podejrzany, więc to jest... Przepraszam bardzo, ale ja zaportowałem ciało. Byłem w reaktorze. Ja byłem z wami w reaktorze. Okej. Okay. Bezczelny, ja tobie wierzę, bo ty robiłeś skana, ale doktorant... Ej, Zites, bardzo bronisz teraz Kulskiego. Wydaje mi się, że to właśnie to jest para. Ja mogę w tym momencie zagłosować na niego. Dobrze. No to proszę go sprawdzimy potem stenogramy. Czy to nie jest doktorant. Dobra, to głosujemy. Ja głosuję. Będziu? Ja się wstrzymuję. Aha. Mój staj, ja to sobie zapamiętam. Sorry, doktorze. Zobaczmy na kolokwium. Jaka dedukcja, zaskoczenie, nie? Było zbyt dużo części na początku, niestety. Okej, musimy pomóc naszym. Kurde, brakuje sytuacji. Tak, wiem, że mogę sabotować, tylko chcę być taką sytuację, żeby ściągnąć wszystkich w jakieś miejsce, gdzie pomogę... O, właśnie. Okej. Teraz, nie siadła to ten sabotaż? Okej, zamknąłeś drzwi. To się zamyka drzwi, tak? Okej, dobra. Zaczynam to rozumieć, jak to działa. Oj.
Zniknął prezes. Ej, dzięki. Czy tak działa zamykanie drzwi? Okej. Co wy zrobiliście? Naprawdę nie potraficie robić o dwa? Co wy zrobiliście? Kto tam to robił? Kto to robił? Ja myślałem, że mi Wozie przegra grę, a wy to sami przegraliście. Ale kto robił to o dwa u góry po prawej? Ja się byłem wręcz exitestem. Byłem pewien, że mnie zabije. Więc nie chciałem do niego podbiegać. Co wy żeście zrobili? Ja cię. Ale łatwiej win. Kto robił ten reaktor po prawej u góry, bo nie widziałem. Ja właśnie nic nie robił, ja z doktorem... Jesteście okropni, co wam powiem. Biegły tam cztery osoby. Ja już tam wpisałem. Dopiero to biegliśmy. Czy wąży, że jak... Właśnie, trzeba zmienić ustawienia reaktora, bo jest za krótkie zdecydowanie. Reaktor, jeszcze raz, jestem... Grzebie. Grzebie. Oraz crewmate vision, Wojciu. No, crewmate vision, co z tym zrobić? Ruch nie jest dobry, wszyscy zatrzymali, jak się włączy. Cicho teraz, na razie, bo ustawienia możemy. Crewmate vision na pół, dużo lepiej się gra. Emergency cooldown to jest 40 sekund optymalnie, chyba nie bardziej. Tak, jakoś tak. Oraz... Ile emergency cooldown ile, przepraszam? 40. Około 40. Okej. Okay. 35-40 oraz Common Task 2 i Short Task 3. Wtedy jest najbardziej optymalna gra, bo w tym momencie na przykład jak ty zginiesz i zostaje mi 5-6 osób, to ja nie mam szans tego wygrać, bo mam za mało czasu, żeby oni zrobili te taski wszystkie. Okej, okay. Dobra. A emergency cooldown jest był za krótki trochę, no fakt. A i visual... On nie da się dobiec. Visual task off. Wtedy nie widzimy, jak ktoś wykonuje taski. Tak. Typu scan czy coś. No to dobra, no to... Testy. Okay. Czyli to visual wyłącza animację, jak postać coś robi, tak? To się, jak masz na przykład ten scan, czy strzelanie, to nie widać tego. Okej. Okay. Jaki scan medyczny? To było gorąco. O kurde, dobra. To ja znalazłem ciało doktoranta w storage, na dole. O, to ciekawe. A z której strony dokładnie tego storage? Po prawej, na dole. Okej, okay, to mogliśmy nie widzieć. Bo ja z gestapo leciliśmy na elektrykala, potem na admina, razem robiliśmy taski, więc jesteśmy raczej czyści. A bezczelny, jak naprawiłeś reaktor, co robiłeś potem? Nie naprawiałem reaktora, X-Ray go naprawił. Znaczy tlen naprawiałeś. Nie naprawiałem ten, X-Ray go naprawił. X-Ray stał przy stole, a ty stałeś przy kozie. Ale, tak, nie. Ja podbiegłem do niego na końcu. Znaczy podbiegłem tam też do niego. Ja tam robiłem swipe karta. Adminie i ja potem patrzyłem tylko... przez chwilę na te osoby. Gdzie Makuła był? Ja jestem razem z Michał i z... tam u Siwy. Ze mną. Wydaje mi się, że okej ludzie. W nawigacji później w tlenie byliśmy. Okej. Ja tylko mogę powiedzieć, że do admina właśnie wbiegli gestapo i bezczelny, tam kilka sekund. I potem po tak 10 sekund później przybiegł mój Stach od dołu, który wcześniej był elektryku i biegł za mną mniej więcej. Więc podejrzewam albo mój Stacha, albo bezczelnego, który potem wybiegł z tego admina.
Przecież byłem... Nie, zacząłem wybiegać w tej miałeś, mi zniknąłeś w ogóle, więc miałeś 10 sekund, żeby go zabić. Ale ty ode mnie. No ja pobiegłem od razu do tlenu. No ja robiłem kwestaski przy elektrykalu, miałem aż 3. Czekaj, to kto patrzył na mój stacha? No ja przez jakiś czas byłem sam, no. Przez jakiś czas, w momencie jak widziałem mój stacha, byliśmy w elektryku, padł tlen, pobiegłem do tlenu, mój stach... Ej, dobra, robimy bezwarunkowe dwójki? Później. Jak ktoś ten... Jestem tego ciekaw. W sensie jak ktoś ginie z duetu, to drugi wylatuje. Co wy na to? Czyli równolegle. Ja jestem za tym. Dobra. To mam mało czasu. Jedna runda taka, dobra? Każdy po równolegle ja koło siebie. Czyli ja jestem z Bezczelnym, Michał z Greatem. Nie, ja zginę z stachem. On mnie zabije. No to łatwo. No. Siwy idzie. A Gestapo też może. A, czemu zagłosował na stacha, okej. Okay. No bo mówię, że nie ufam mu. Okej. Okay. Ja z Greatem, tak? Nie wiem, już nie pamiętam. Tak, ja z Greatem. Dobra, mój stach chodzi sam. Nie no, jakkolwiek to nie zabrzmi, zgubiłem mój stach, bo uciekł ode mnie. No nie, sam uciekłeś ode mnie. Uciekł ode mnie. Dobra. Mój stach uciekłeś ode mnie. Dlatego wezwałem, żeby go odnaleźć. Sam mój stacha wywalić albo... Ja byłem przy adminie, robiłem upload. Ty sobie pobiegłeś do storage i sobie uciekłeś. Pobiegłem do elektryka. Potem widziałem, że jakiś sabotaż był przy communications, to tam naprawiałem. Kulski mnie widział z kimś tam jeszcze. No się kogo wywalamy? Mój stacha czy Gestapo? Rozdzielili się, okej? Okay? Mieliśmy Siwego i Skyfandera przy Shieldsie. No mnie nie chał, mógł tam odwalić 5 razy, więc no, to raczej nie on. Dobra, stach czy Gestapo? No i Bezczelny, no też nie zabił. Bezczelny chodził ze mną. Nagle wszyscy są też mili. No nie, nikt nie zginął, a to tylko... Ja tylko mówię, właśnie, więc bo chciałem oddalić stacha. Wywalmy stacha i Gestapo do Siwego i Skyfandera, co na to? Tak. No właśnie ciągle się dzięki. Dobra, cześć Stach. No w sumie tak. Nawet już zagłosował. No ciekawe na kogo. Zagłosował? Ja wywalam Stacha jak coś, jakby. No, okej. Okay. Widziałem go samego, więc wiecie. Słyszysz nas, co mówi coś, bo nic nie słychać. Nie mówi nic. O Jezu, sorry, wyciszyłem się. Chciałem powiedzieć, że ten. widziałem Stacha samego, tak? Który tam gdzieś wybiegł, no więc niestety. No trzeba go odstrzelić, no jest podejrzane. Możliwe, że są razem ale z Gestapo impostorami. Ale Gestapo mu po prostu... normalnie taski. Naprawiałem Gestapo komunikację. Gestapo mu po prostu specjalnie... Wydaje mi się, że Gestapo ma raz. Mogło tak być, mogło niestety... Zagłosowałem już na Stacha, nie zmarnujmy tego, nie? Nie, ja zagłosowałem na Stacha. Nie, ale serio, ja byłem przy adminie, Gestapo od razu poszło na storage, nawet nie czekał na mnie. Po prostu sobie pobiegł. Miałem 3 taski w elektryku, to co mam? Wiedz sobie na jakąś kartę? To czemu ze mną nie mogłeś robić tych elektryków, co? Bo chciałeś mnie zabić. Tak? A może, być może to ty jesteś właśnie tym winnym. Dobra, nie, to stacha. Raczej to nie jest Exitest. Ja z nim grałem dużo razy i nie ukrywam, że to nie. No właśnie, widać, że dużo razy. Dobra, ja ryzykuję, Stach. Nie, zobaczymy kto ten. Gestapo czy Stapo. No w poprzedniej rundzie jako chyba jedyny go podejrzewam. Dobra, Gestapo to kogo? Do Siwego i Skyfendera proponuję. Tak, tak, tak. Dobra. Do nich. Na razie, Stach. Było miło. Wszystkiego najlepszego. Aha. Nikt nie poszedł do adminu. Jak myślę, nie dostaliśmy. Wąziu, wytłumacz mi jedno, dlaczego ty pobiegłeś na dole w prawą stronę, kiedy już był jeden biegnie? Ja nie znam jeszcze rozkładów pomieszczeń. Ja puściłem wązia na dół, pobiegłem gdzie indziej, bo myślałem, że on to zrobi.
Ja myślałem, że... pobiegł. Myślałem, że pójdzie do drugiego i też... Aby totalnie... Ja już myślałem, że wszyscy szczaili za mną. Ja chciałem iść za mną łazili. Na generalu wrzuciłem zdjęcie tej mapki, jak chcecie. Tam, Nie, no spoko, to wiem ten. Ja ptaku i jak widzę, to tam trzeci, czwarty impostor po prostu. Znaczy, ja byłem niewolny, bo nie zabiłem. Jeden na drugiego nie, i... Nie no, ale bądźmy szczerzy z tym, jak Stach odleciał, to było bezpieczniej. Sam sobie odleciałeś, kurna! Dokładnie. A tam wcześniej wynikało czysty, no. Panowie, doktora, ja znam ci radę. Spokojnie. Na samym początku... No, nikogo nie zabiłem. Na samym początku... Doktorant, jak nie chcesz ginąć jako pierwszy, to na samym początku idź z innymi. Tak. Nie umieraj. No ale ja mu ufałem, zdalił moje zaufanie. Kogo tak, brakuje jeszcze? Mnie, bo wyszedłem przez chwilę, kliknąłem ten. Oj. Ma tylko jeden. Taran, więc na początku, żebyś nie ginął w pierwszej rundzie, taka rada. Mogę jeszcze raz prosić te? Ja podam sekundę, musi się mogę łatwo wyciszyć. Okay. Co to się ma? Znowu ci gestapo, nie widać gestapo. Dobra. Mojego stroju nie ma znowu? Mam nadzieję, że zapisuję te ustawienia zawsze. Kurczę. Znowu jesteś czystym Maryjczykiem. Dobra. Okej, cicho. Cicho. Tylko nie dwójki. Ja sprawdzam, czy wszystko okej. Tak, stream działa. Już jestem zdrowy. Ja nie chcę nic mówić, ale doktorant tak dziwnie cofał się i szedł dalej. Co to jest kamerna? Nie dwójki. No to samo było zginął, to dobra, elektryka. Doktorant nie było. Ja skipuję. Co robicie? Kogo? Skipujemy. Skipujecie. Naprawdę. Nie, podejrzane to jest. Marnujesz nam. Nie jestem pewien. Nie, to jest legal, no. Może być GG teraz. Co jest? Gdzie ciało? Gdzie co? Kryku. W elektryku? No tam, w korytarzu. I ogólnie to, co widziałem dziwnego, sekundę przed tym, jakby meltdown, siwy zatrzymał się i stał, jakby po prostu sabotował. Nie, bo patrzyłem na mapę, ale to jest bardzo możliwe. Tak, tylko mówię, że się zatrzymał na sekundę, stał i nagle meltdown się... Ja z doktorantem byliśmy już przy reaktorze, byliśmy użyć, żeby... Skyfander, gdzie byłeś? Skyfander, gdzie byłeś? Ja teraz byłem do reaktora. No właśnie. Dobra, z kukli byłeś? No właśnie, ja byłem za nimi, we trzech biegliśmy do reaktora. Teraz redaktor się zresetuje, ja jak nam... Ja biegłem do reaktora, patrzyłem na mapę po prostu i włączył się reaktor, zacząłem biec w lewo do reaktora. Okej, okay, bo tak... Czyli przygotowania, ja i doktor... Bo... Tam biegło 5 osób chyba. A Gajt mówi, że w elektryku znalazł ciało, ja biegłem od magazynu przez elektryka. No znalazł ciało, bo sam zabił. Okej, okay, siwy bieg za mną, więc albo siwy zabił i Grey znalazł ciało. Ale tam jeszcze z siwym bieg Makulski i ja. Albo Grey znalazł ciało. Kogo nie widzieliśmy? Deportował ciało, bo zobaczył kogoś w pobliżu. Kogo nie widzieliśmy?
Ja biegłem za wami, tylko po prostu byłem z tyłu, bo... Czy byłeś z tyłu, bo czekałeś na Nihao? A ja Nihao podejrzewałem, że on jest tym, kurczę, gościem, bo on tak dziwnie biegał. No i a Grey, co robiłeś? Dlaczego Grey był tam, gdzie był, a nie szedł z nami ratować statku? No. Grey, właśnie, ja też na Grey tam porzucił w ogóle. Ale czekajcie, dajcie coś powiedzieć. Biegliście tam w kilkanaście osób, ja biegłem na końcu, bo czekałem no na siwego. No właśnie, biegliśmy którego, tak, czekałeś na Michała. Chciałeś to zrobić? Czekałeś na siwego, skoro siwy był przed tobą. No nie wiem, jest mała wizja, jak... Siwego chciałeś zabić, ale trafił się Nihao i go zabiłeś, jak ja, myślę, ja, graj, ja zagłosowałem. Ja nie, graj, nie, nie mogłeś czekać na siwego, skoro siwy był z nami. Nie wiem, gościu, nie wiem, czy widzisz, jaka jest po prostu wizja i nie widać tego za bardzo i po prostu nie zauważyłem go z wami, jak tam biegło tyle osób, no. Jak tam no chcecie, dobra, możecie dobra głosować, ale... Pole widzenia. Takie słabe, pole no, pole widzenia. Horyzont wrażeń. Nie można zgłaszać ludzi. Czy co wy zrobiliście w tym momencie? Nie mieliście najmniejszych powodów, żeby go wyrzucić. Jesteś następny. Nie, argumenty były dobre. Jak to mówił jeden, powód zawsze się znajdzie. Jak się korzysta z kamer, podobno się da. Gdzie jest ciało? O Boże. Znalazłem ciało na samym środku przy przycisku. I tu zaczynamy. Dobra, ja już wiem na kogo. To ja już głosuję na Makulskiego, który biegł sobie z góry. A gdzie teraz stoimy? W chwili dobra, zreportowania wąziu był przy mnie na adminie. Coś się tak kręciło. Ale ja widziałem. Ale tak, ciało ja leży widziałem sobie nie wiem jak długo. Tak, ja widziałem, tak, że... Tak, ja widziałem. Kurze, kogoś tam widziałem, jak przebiegał na tej górze, tylko nie pamiętam teraz. O nie, wszyscy co przebiegali, chyba Skyfander przebiegał, chyba nie żyje już, kurde. Makuła powinien widzieć to ciało, jeżeli przebiegał obok przycisku. Bo no, ono było zaraz, musiało być przedtem. A ty już zagłosowałeś? Exit? Tak. Na Makułskiego? Dobra. Tak, bo był pierwszy do wyrzucenia X Greyta w pierwszej rundzie, od razu. No to dzwoń. Nie, no skoro tak, no... Ciało jest no, będzie... w kafeterii przy samym przycisku, no tyle mogę jakie robiłeś taski? Jakie robiłeś taski, Wąziu? Teraz? No. Był ten alarm o 2, to zrobiłem. To nie jest task. Było... Nie, nie robiłem żadnych tasków, bałem się, tak? Natomiast mówię serio. Dobra wymówka. Gestapo już zagłosował, no to... Tak, ja bym poszedł do Gestapo, bo to jest kurde... No. Niestety muszę działać, jestem niewinny. Chciwy, na kogo zagłosowałeś? Na Wązia. To jest błąd, ale zgłoszę później. Dobra, na kogo głosujesz? Kurde, najgorsze. Na kogo głosujesz, mój stach? No wybierz kogoś. Okej. No siwy, brawo siwy, no. To było piękne zwycięstwo. O, tak myślałem. Naczelny Gestapo, kto mógł inny być? Nie, jaki Gestapo? A siwy, dobra. Dwóch zabiłem, ja zabiłem na koniec tego Skyfandera też. Coś nie tak czułem, no. Nie zabiłeś go, mnie nie zabiłeś od razu. Przepraszam cię, siwy, ale, że po prostu mogłem zabić i też wygrać. To nie jest nic osobistego, to poświęcenie dla lepszego ogółu. Sorry, Great, wskazałem cię. No moja poleciała, zgłosiłem tylko ciało. Mówię, że siwy podejrzany, a to było... Ja to Great, ale to bardzo się triggerowałeś, ciężko było stwierdzić, kurde. Tak, właśnie. Ciężko się nie triggerować, jak zostało 10 sekund do gadki, a tu nagle 5 osób na mnie nawala, no to co mam mówić? Dlaczego? Ale zostałeś podejrzany się Greata. Ale czemu Makuła się tak podłożył?
biegł z góry, nie widział ciała i mówi, że... Nie widziałem ciała, na stole, nie było wtedy jeszcze ciała chyba, kurde. Tak, nie, się nauczymy, nie, bo no, to teraz go zabił. Dlaczego Makruski powiedziałeś, że robiłeś taski, a potem, a nie robię. Ja robiłem. Nie, bo nie robiłem, ja byłem zagubiony, wszyscy ja się rozbiegli, tak, tyle. Że... Jednej osoby brakuje. Dlaczego powiedziałeś, tak. A, podaj ją. No ale brakuje. Ja powiem tak, Gestapo, ten, jeszcze to było tak, że ja widziałem, że Skyfander zabił, więc wiesz. Tylko mu powiedziałem, że to ciało jest starsze, bo byłem impostorem. Skyfander. Nie wiem. Okej. Okay. Było zabawnie. Zaraz. Jezu, właśnie się skapałem. No. Naczelny? Chciałem zapytać naczelny. Widzieliśmy ciebie, widzieliśmy ciebie. Były trzy osoby, które cię widziały. Przykro mi. Nie masz doktoranta i ciebie. Ale zaraz. Po kolei. Naczelny, przestań drzeć mordę i daj komuś się obronić. Dziękuję. W pierwszej kolejności nie możesz się obronić, jesteś impostorem, mogę wyskoczyłeś z lenta. Nie możesz się tego z tego mogę wybronić. Zabiłeś wyskoczyłeś z kanału, wyskoczyłeś z lentu przy trzech osobach. Nie cicho. Kto mówi, że on wyskoczył? Ja mówię. I trzecia osoba to jest która? Kuki, byłeś tam z nami, widziałeś chyba go. Ale uciekałem przed bezczelnym, bo myślałem, że tu mnie chce zabić. To w tym momencie... Gestapo, mówię wam, to jest Gestapo, widzieli? Wyskoczył z uciekałeś... Nie dajcie mu, uciekałeś... nie dajcie deski, Daisy testowi uciekałeś... po prawej uciekałeś stronie. Przed bezczelnym. Uciekał przed tobą Kuki. Daisy test, jesteś... Zabiłeś Makłę. Nie mógł zabić, bo był cały czas koło mnie raczej. Ale był ze mną między O2 a Weapons. Właśnie, nie mogłem zabić. Jak nie mogłeś zabić, skoro widziałem, jak zabiłeś na moich nie oczach. Nie mogłem zabić. Nie wygadasz się z tego. Głosujcie na białego. Nie masz czego się wygadać. Cicho. Wyskoczyłeś z Wenta, no przepraszam cię bardzo. Dajcie się go dopytać coś jego, bo tak to nie ma dopytywania się. Winny to winny. No dobra, wy widzieliście. Ja nie widziałem nic. Jak jesteś winny, to by nikt nie przerywa, doktor. Tak, coś bawi się dobrze. No bo zawsze mnie wybalacie, więc kto ma przerywać? Bo jest następny. No przykro mi, ale to nie jest taka sytuacja, że masz szansę się wybronić, to nie jest oczywiście, ale lekkie podejrzenie, no, tylko po prostu widzieliśmy. Kto by wiedział, jak wychodzisz z ziemi? Ja widziałem, że bezczelny bardzo szybko robił jakieś taski, których nie tak, powinien ale szybko warto zrobić. Posłuchać, co on ma do powiedzenia, a nie tak się przekrzykiwać. Może warto. Ale Gestapo umie... Okej. Najgorsze, że nie zwróciłem uwagi, kto wychodził wtedy. Jezu. Trudne wylosowało. Jako duch czuję się komfortowo wykonując zadania. Za życia to jest trudne, niestety. O, w kafeterii jest jakieś zadanie, nie znałem tego. I to jest to słynne łączenie kabelków, tak? Tego też nie znałem. Tu nigdy nie byłem, szczerze mówiąc. Okej. Okay. Co się stało? Znalazłem ciało Greata w Medbayu. Ok.
Okay. Biegłem górą z nawigacji. Nie z nawigacji, czekajcie, tam jeszcze. Nie, dobrze, to była. Miałem tam zadanie na ścianie w nawigacji. Jakie nawet zadanie? Słuchałem kabelki. Nawigacja jest po prawej stronie, kabelki, to jest a metry tak. Jest bardziej. Tak, tak, tak. No tak, właśnie. Bo tak, naprawiałem o dwa i tam potem wy przyszliście. No, potem wybiegłem na nawigację i potem przez weaponsy, kafeterię do medbaya, bo tam miałem jakieś zadanie i na środku medbaya leżało ciało. Nie mam zielonego pojęcia, z kim byłem i... Hej. Powiem... Tak. A jak ciało zostało teleportowane, ja byłem przy osłonę, przy shieldach, bo szedłem w stronę nawigacji. Mój Stach, widziałem mój Stacha. Nie, po prostu biegłem, bo biegłem Michał, do nawigacji. Michał, gdzie byłeś? Ja chodziłem, byłem u admina, zrobiłem misję, potem poszedłem na dół, zobaczyć, spróbować wybejtować kogoś. Powiem szczerze, że to wygląda mi jak self-report. Bardzo. Tak. Bardzo. Ja i naczelny byliśmy. Nie, poczekaj. Policzmy. Ja byłem sam. Dwie osoby były razem, tak? Ja i naczelny byliśmy razem, byliśmy przy adminie. No to mój Stach i bezczelny. To został siwy, ja i Nihao. I no ja zaraportowałem. To jest sens. Musicie mi uwierzyć. Poczekaj, jeszcze jest Nihao i siwy. Nihao, twoja generalnie się... Kurczę, mógłbyś uciec na dół do storage'u, że chciałeś kogoś zbajtować, a tego nie kupuję. No, cały czas bajtuję. Próbuję zbajtować. Arsenik jest bardzo słabym zabójcą, to nie jest, nie zrobiłby dwóch double killa. No właśnie. No to, a może to jeszcze ich jest dwóch, może właśnie, może to siwy i Michał właśnie. Nie, to on wyskakiwał z weta, Kuki, tym razem, to jest ten pewien, że to ty. Kuki? Okej, dobra. Kuki. Straciłeś. Siwy się nie odzywa. No, róbcie taski. Duchy róbcie taski. Nawigacji przez osłonę. Coś się boję. Aha. Duchy, róbcie taski. brzmi jak ten jakieś ostatnie, najsmutniejsze przesłanie. Jest tak. Co jest, źle wyszło? Jezu. Ogarną to w ogóle? Okej. Tak, Michał? Dobra. Wcześniej Kyuki mówił, że siwy. Siwy zabił. No ale co siwy możliwe, zabił? Chodziłem za wami, bo się bałem. Tak. Ja chyba mój Stacha. Ja mój Stachowi chyba. Okej, okay, security. Tak, ja mój Stachowi. Sprawdzę. Myślę, że to siwy. Nie wiem, coś mi mówi, że to siwy. Też mi się tak wydaje, bo faktycznie był cicho. Ja byłem przekonany, że to. No ale co ja miałem gadać? Bo w poprzedniej rundzie prawie nikogo nie spotkałem, teraz po prostu chodziłem za wami, bo się bałem. Nie spotkałeś nikogoś, bo ich zabiłeś. To jest to łatwe powiedzieć, że się bało i to się mój Stach nie. Chodziło. No i ja mówię, że naczelny, no, nie? Tak. A jakie... No, gestapo wyciągnąłem, no... Jeden z nich był zabójcą, a ja obu wywalniłem, więc gdybyś to nie byli zabójcy, to byś... Jeden z nich nie był zabójcą, to byśmy już przegrali, więc... No mój Stach to raczej nie mogę być ja. Nie, no mówię, nawzajem się chronimy, bo razem taski robiliśmy. Dobra, tak, Mój Stach jak dla mnie na przykład próbował jakoś skręcić i prysnąć, nie? Że czasem miał takie, albo się zatrzymał, albo... Dobra, to siwy. Inaczej, nie głosujmy. Raczej siwy. Ja ci mój Stach ufam i będziemy razem chodzili, okej? Okay? Potem jak zobaczymy... Nie, no jak będzie... jest... Nie, mi się wydaje, że to jest po prostu siwy i możemy zagłosować bezpiecznie. Nie. Chociaż na wszelki wypadek, jeśli teraz nikt nie zagłosuje, a zostanie nas trójka, no to i tak możemy zraportować i tak.
No tak, tylko jeśli, no możemy, będziemy po prostu chodzić razem. No ja możemy mam niestety skipować, po prostu chodźmy razem, tak. Ja tak. Niestety mam parę tasków. No ja mam zrobione, więc ja mogę po prostu latać. No ja niestety nie. Dobra, co Baszczelny zagłosował? Ja skipuję. Siwy? Chociaż... Ja też skipuję. Skipujemy. Okej. Okay. Kto ma jeszcze zadania? Ja. Mój stach zamachodzi. Ja mam. No ja porobiłem. Mój stach okay. Zamachodzi. Okej, dobra. Co robiłem? Dwa duże te pola. A więc zaraz, w... Gdzie to ma być? Security. Aha. Nie! Siwy! Wiedziałam, że to był siwy! Czemu ty mówisz? Kto ma mikrofon niewyłączony? Co? Co? No, kurde! Arszenik do bana jesteś. Jesteś do bana. Arszenik, naprawdę. Ale to było oczywiste. Jay, grasz z nami jeszcze raz? Nie dałem rady, bo jestem się z drukarką pierwszy. Jeszcze, że nie zagłosowali. Ja bym chciał obydwóch zbanować. To było do wygrania, spokojnie, nie? Zbanujmy Arszenika i weźmy na przykład Treja. Bo Arszenik to tak... Tak. Jayowiec jest.